Wakacje to taki czas, kiedy nasza czujność zdecydowanie się obniża. Pochłonięci urlopowymi planami bądź samym wypoczynkiem, często zapominamy o tym, że my sami bądź nasze dobra materialne mogą być celem potencjalnych złodziei. Dlatego przed udaniem się na zasłużony odpoczynek powinniśmy poświęcić kilka chwil nad sprawami bezpieczeństwa. Nie pozostawianie rzeczy wartościowych w domach, przechowujmy je w bankach, czyli biżuteria, pieniądze, wszelkie obligacje, akcje zanośmy do banku. To są instytucje stworzone do przechowania takich rzeczy. Kolejną rzeczą, o której Państwu mogę powiedzieć i przypomnieć, to przede wszystkim zabezpieczanie naszych mieszkań w postaci, na przykład okna zabezpieczajmy roletami antywłamaniowymi, wstawiajmy kraty. Policja przypomina, że szczególnie narażone na kradzieże są mieszkania położone na parterze. Dlatego przed udaniem się na wakacyjny wyjazd, oprócz odpowiednich zabezpieczeń, poprośmy naszego sąsiada, aby obserwował, czy nikt nie interesuje się naszym mieszkaniem. Sąsiad to jest takie czujne oko, które zawsze będzie obserwowało nasz dom. Poprośmy pod naszą nieobecność, aby ktoś wieczorem przyszedł, zapalił światło, żeby włączył telewizor, żeby zabrał korespondencję ze skrzynki, wszelkie ulotki z wycieraczek. To na pewno zminimalizuje skutki ewentualnego potencjalnego włamania. Dobry sąsiad może okazać się nie tylko pomocny w zminimalizowaniu ryzyka włamania do naszego mieszkania, ale również może być bardzo pomocny w ewentualnym wykryciu potencjalnych sprawców. Kontrolujmy to, kto się interesuje naszym mieszkaniem, kto w pobliżu domu się kręci. Zapytajmy się taką osobę, kogo szuka, czego potrzebuje. To będzie odpowiedni moment, żeby zapamiętać rysopis i wygląd takiej osoby, ewentualnie żeby w przyszłości móc zidentyfikować potencjalnego złodzieja. Na każdym etapie urlopu powinniśmy zachowywać podstawowe środki ostrożności. Przede wszystkim nie afiszować się z pieniędzmi czy wartościowymi przedmiotami, tak abyśmy nie padli łupem kieszonkowca czy złodzieja.